Witam moi drodzy. 6 tygodni temu pokazywałam film na temat Amaryllisa w wosku. Jak to będzie działało, czy to ma sens, czy zakwitnie. Ja byłam bardzo sceptyczna, a mam piękny kwiatek, czyli co, udało się? Nie, nie udało się. To jest kwiatek z mojej cebuli, która jest ze mną już od 10 lat. A więc to jest ten kwiatek, który zakwitł. Był sadzony tego samego dnia, kiedy robiłam film. A to jest ta cebula, która miała pięknie kwitnąć. I co? Nie kwitnie. Ona miała pęk kwiatowy tutaj, natomiast on niestety, ale zamarł. Tam już go nie ma, on już umarł, nie ma nic z tego. Teraz wraz jakiś tam biedny listek. Ten amaryllis, no chyba asuna chyba się nazywa. Nie ma żadnego listka, to są tylko pomidorki, które robiłam test wysiewu, więc to nie jest ważne. On nie ma żadnego listka, wypuścił pęk kwiatowy, jest przepiękny, zawsze go bardzo lubię. No, pocieszymy się nim tak naprawdę jakiś tydzień, on zaraz będzie przechwitał. Fakt faktem, nie dbałam o niego w tym roku, ma tylko dwa kwiatki, mógłby mieć cztery, a nawet dwa pędy po cztery. No, może mało dawałam nawozów. Natomiast to coś, co miało tak pięknie kwitnąć i być takim hitem po prostu, no niestety, ale no jedna wielka porażka. Uważam, że ta cebula jeszcze żyje. Natomiast zostawiona w takiej formie, ona nie przeżyje za długo. Więc teraz będziemy ją pozbywali się tej części woskowej i będziemy próbowali ją reanimować, no bo tak naprawdę powinna ją wywalić. Ale ja spróbuję. Spróbujemy jeszcze, żeby przeżyła, bo to powinien być piękny kwiatek. To była kupiona cebula gdzieś w styczniu. Możliwe, że gdybym to zrobiła w grudniu, może wtedy jeszcze byłaby w dobrym stanie i jeszcze by mi wyrosła. Albo miałam jakiegoś pecha. No, na pewno nie popełniałam żadnego błędu, bo nie mogłam popełnić błędu uprawowego, ponieważ ją się stawia i ona ma rosnąć. Natomiast ta nie urosła, a tego samego dnia posadziłam właśnie tą cebulkę i ten amaryllis ładnie wyrósł. Więc zapraszamy na krojenie pierwszej warstwy. Zapraszamy na reanimację cebulki, która jest w wosku. Dla mnie to jedna wielka porażka. Może miałam pecha. Spróbuję uratować, no ale dostałam to w prezencie od mojego męża. Trzeba być wdzięcznym na to, co się dostaje. A ten amaryllis, piękny. Piękny. A więc zapraszamy do reanimacji naszej cebulki. Mam nadzieję, że przeżyje, bo ma chęci. To właśnie jakieś wybrzuszenie jest, ten listek, ona ma chęci, ale ona już, nie, czy zakwitnie w tym roku, nawet jeżeli dam tutaj do ziemi, wątpię, ale może za rok. Także po pierwsze wyciągamy to coś. I co, po drugie trzeba to zerwać. O Boże, co to jest? Aha. Nie dość, że to było w tym wosku. To jeszcze w jakiejś gumie to było. Na to pokażę. Wosk swoją drogą. Ciekawy temat. Czy sam wosk by nie wystarczył? Dobra, to trzeba tą gumę przeciąć. Zobaczymy, jaki będzie stan tej cebulki. Nie widziałam prędzej, że... Ojej, to jest taka... Gniła już prawie. Ojejciu, spójrzcie, przecież to jest morderstwo. To jest morderstwo cebuli. Błagam was, nie kupujcie czegoś takiego. Jezus, kochany, spróbujemy. Troszkę ją obrwiemy z tych łusek gnijących. Nie, z tego nic nie będzie. Ja aż ją sadzę do ziemi. I będziemy próbować, ale spójrzcie, ona wszędzie jest zgniła. To jest cebula. Ojejciu. Tak mi jej żal. No wszystko jest zgniłe. Wszystko. Nie no. Wiecie co? Ja po prostu chyba ją wsadzę tak o... I niech próbuje żyć. Trochę obrywanie też nie ma sensu. Chociaż to wszystko jest zainfekowane. Ojejciu, jakie... Bleh. Zgnilizna. Myślałam, że to będzie w lepszym stanie.
Oj, kochany mąż chciał mnie uszczęśliwić, a zrobił mi wielką przykrość, bo takie coś, ja tutaj cały zgniłe jest wszystko. No nic, jej daję, obierała nie będę. Posadzę ją. Ale nawet korzonki nie mają zamiaru wychodzić. Także śmierdzi stęchlizną i pleśnią. No nawet nie wiem, czy to ma sens. No ale dobrze. To jest naprawdę reanimacja. Och, coś mi się wydaje, że z tego Frankensteina robię, bo to już nie żyje, a ja próbuję, żeby to jeszcze żyło. No nic, tak to zostawię. Może obeschnie, może coś spróbuję żyć, ale nie kupujcie tego. To jest zabójstwo dla rośliny. Okropieństwo. Nie, nie. Może akurat miałam pecha, że w ogóle nie zakwitło, tak? Bo jeżeli chodzi o... Gdyby zakwitło, to jeszcze może by mi pocieszyło, ale potem coś takiego. No na pewno nie popełniłam żadnego błędu, bo nie mogłam popełnić, bo tylko się stawia i się czeka na kwiata. Natomiast no. Dzisiaj mam smutny dzień. Nie, to nie był mój dobry dzień. Myślałam, że będzie troszeczkę lepiej, myślałam, że moja reanimacja wyjdzie troszeczkę lepiej, ale tego się nie dało reanimować. No, jeden listek jeszcze nas będzie cieszył, a zobaczymy, może jeszcze obecnie, może coś z tego będzie, ale szczerze wątpię i bardzo, bardzo nie polecam. Jeden wielki kit. Żaden hit, tylko kit. A tutaj cebulka. Myślę, że dostałam ją, jak miałam w pierwszym roku pierwszy rok po moim ślubie, więc ona już ma 10 lat. W tym momencie ona troszkę skarlała, tak? Ona powinna być większa. Możliwe dlatego, że jest stara. Albo się nią dobrze nie zajmowałam. Przyznaję. W tym roku więcej nie poświęcę czasu, więcej dostanie nawozów. Mam nadzieję, że rok będzie większy, będzie miała więcej kwiatków. No to piękne. Mówię amaryllis, to jest to hypoastrum, ale ja mówię amaryllis, taki jest łatwiej, a wszyscy korzystają się z tej nazwy. Także polecam takie cebulki. Takich cebulek nie polecam. Fuj.